My mamy taki teraz program, że ja nie mogę wychodzić, wie pan, na... My mamy być pod zamknięciem. Ja po prostu nie wychodzić, nie? Dlatego ja wolę, żeby państwo zrobili zakupy. Wczoraj mieliśmy 20 pierwszych zgłoszeń, dzisiaj mamy 10. No i dokonujemy weryfikacji, czy osoba ukończyła 70 rok życia, czy nie ma świadczonych usług opiekuńczych, bo jeśli ma świadczone usługi opiekuńcze, to w ramach właśnie tych usług ma dokonywane zakupy przez opiekunkę. No z tej weryfikacji pierwszej wypadło nam kilkanaście osób, ponieważ wielu seniorów zrozumiało komunikację, że te zakupy będą nieodpłatne. Usługa jest nieodpłatna, pracownik po weryfikacji dociera do seniora. Na początku przyjmujemy zgłoszenie telefonicznie, przyjeżdżamy do osoby, musimy się wylegitymować, żeby nikt się nie mógł podszyć pod nas, no bo wiemy. Bierzemy pieniądze, przynosimy zakupy, rozliczamy się. Musi się wylegitymować legitymacją pracownika socjalnego ze zdjęciem. Staramy się wysyłać do seniorów tych pracowników socjalnych, którzy są znani naszym klientom. Jeśli osoby korzystają z naszej pomocy, to idzie pracownik socjalny po prostu z danego rejonu. Jeżeli to są nowe środowiska, to informujemy, jak ma na imię pracownik socjalny i prosimy seniora, żeby wylegitymował właśnie z tej legitymacji. Żeby mi kupić coś na zupkę, jakieś ciasteczko, kapaczkę, kawę chyba. Czyli tak, i rozgrzewa. Wszystko mamy zapisane i zaraz wracamy. Ja mam nadzieję, że nie będzie bardzo dużo zgłoszeń, ponieważ od początku pandemii w mieście Opolu zorganizowaliśmy możliwość zamawiania zakupów. Do wszystkich seniorów dotarły ulotki z informacją o sklepach, które nieodpłatnie taką usługę wykonują. Płaci się tylko za zakupy. Dotarła też informacja o możliwości zamówienia sobie gorących posiłków i to w różnej konfiguracji. Około 100 osób z tego korzysta. I staramy się seniorów uczulić, żeby prosili o rzeczy, żeby wystarczyło im te zakupy na tydzień, półtora. Warto z tego korzystać, ale trzeba sprawdzić pracownika i żeby mieć zaufanie do niego i po prostu, no, w taki sposób to. Za wszystko bardzo dziękuję.